Jedna z najbardziej irytujących rzeczy w sprzęcie adaptacyjnym jest to, że jest super drogie i czasami trochę kiepskie. Więc dziś nauczę was, jak samodzielnie wykonać wózek elektryczny z wózka dla niepełnosprawnych i elektrycznej hulajnogi. To jest wózek, którego użyję do mojej instalacji, mój odstawiłem. Najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim jest płyta podnóżka. Oprócz hulajnogi, będzie ci potrzebne kilka innych części, które kosztują mniej niż 10 dolców. Więc pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest zacisk belki 1/4 cala. Będzie to odpowiedzialne za podłączenie do hulajnogi. Następną rzeczą, która będzie wam potrzebna, to tak zwane izolowane zaciski kablowe, takie jak te, które stosuje się w korytarzach z okablowaniem. Dzięki temu przymocujemy hulajnogę do podnóżka w wózku. Następną rzeczą, jaką potrzebujemy, są śruby maszynowe. Trzeba to przełożyć i wkręcić w zacisk w belki. Więc jeśli weźmiesz się do przeróbki, potrzebujesz kilku podstawowych narzędzi, klucz nastawny półksiężycowy i śrubokręt krzyżakowy, a to są szpilki z tego wózka. Więc jeśli użyjesz własnego, nie musisz się o nic martwić. To jest biały smar litowy, żeby wszystko było ładne i nasmarowane, oraz komplet rękawiczek, bo lubię swoje ręce tak czyste, jak to tylko możliwe. Ta hulajnoga ma ładną krawędź, więc wszystko, co musisz zrobić, to założyć to tu, a następnie zacisnąć palcem. Ten konkretny zacisk będzie zamontowany wokół tej części płyty podnóżka w ten sposób. Wtedy wezmę śrubę, włożę to, przekręcę tak bardzo, jak to możliwe, aby umieścić go na miejscu i wtedy użyję tego klucza, aby go całkowicie zablokować. Zamierzam przenieść to tak daleko, jak to tylko możliwe. One są naprawdę giętkie, możesz je otworzyć lub zamknąć, są super, super plastyczne. Idę dalej i po prostu otworzę to, nałożę tutaj. Trzeba to w luźnym ustawieniu przesuwać, dopóki nie uzyskamy właściwego położenia. W porządku, więc kiedy zaciski są już założone, idziesz dalej i zaczynasz mocowanie ich do hulajnogi. Zaciski dociskamy, a następnie skręcamy je palcami. W pewnym sensie mamy już przyzwoitą ilość ruchu, ale sprawdź to, zapnij wszystko i upewnij się, że wszystko gra, to najlepsze, na co możesz pójść. Przyciśnij do siebie i skręć jak najmocniej. Może będziesz musiał zrobić kilka drobnych korekt i upewnić się, że wszystko jest stabilne. No i mamy wózek z napędem na przednie koła i hamulcem. Widzicie, to takie proste. Chwyćmy kask, wskakujmy na wózek inwalidzki i lećmy na przejażdżkę. Nieprofesjonalnie przetłumaczył Tato Tereni. Czytał głos symulatoru Nowy Terenia TV. Sorry. Ah, this noise! Możliwości. A może następnym razem?